Przechodzimy do punktu ostatniego porządku obrad, to jest oświadczenia i komunikaty. Czy ktoś z Państwa chciałby jakieś oświadczenie złożyć albo komunikat? W takim razie ja tak, dwie informacje. Pierwsza to taka, że odbyło się spotkanie przewodniczących rad dzielnic z prezydentem miasta Krakowa, z dyrektorem Wydziału Zarządzania Kryzysowego w mieście, jak również z komendantami służb mundurowych. Była prośba, powiedzmy tutaj, prezydenta o przeprowadzenie debat w dzielnicach dotyczących bezpieczeństwa. Zarząd przygotuje harmonogram takich debat, jak również ustali miejsca i godziny. Oczywiście współpracując z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego. Te debaty no, powinny się odbyć w styczniu. Ile tych debat ostatecznie będzie i w jakich miejscach, no to będziemy tutaj decydować wspólnie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, bo no, trzeba mieć na uwadze, że sam dyrektor chciał we wszystkich debatach uczestniczyć. Jest 18 dzielnic, niektóre bardzo obszerne, może po prostu ten grafik trzeba jakoś zapełnić. Ale postaramy się tak, żeby w miarę no, każdy z mieszkańców naszej dzielnicy mógł na taką debatę przyjść i powiedzieć o ważnych sprawach dotyczących bezpieczeństwa. Kolejna rzecz. Następna sesja odbędzie się myślę na początku stycznia. Może to być między 3 a powiedzmy 8-9 stycznia. I oczywiście ten termin uzależniony jest od budżetu, od uchwalenia budżetu miasta Krakowa. W zależności kiedy się to stanie, to zgodnie ze statutem i procedurą narzucaną jak przez magistrat, będziemy musieli zwołać sesję i podjąć odpowiednią uchwałę o uchwaleniu budżetu na biuro dzielnicy. I to jest uzależnione właśnie od ostatecznego uchwalenia budżetu miasta, a wiadomo, że najbliższa sesja jest 18 grudnia, z tym, że bywało tak, że budżet nie był uchwalany na danej sesji, tylko na przykład była jeszcze zwołowana raz sesja albo przerywana, więc wszystkie wydarzenia są możliwe. I to jest bardzo proszę. Znaczy nie chciałem wchodzić w myśl. Niech mąż proszę, ja już mam zapytanie w sprawie projektu ustawy o organizacji ruchu o handlu zendawie. Rozumiem, że wobec braku projektu zarządu, zarząd nie podejmuje kroków w tym zakresie formalnych. No, głosowanie wypadło jednoznacznie, większość opowiedziała się przeciw. Demokracja polega na tym, że większość decyduje za mniejszość. To już powiedziałem na zebraniu, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby grupa radnych lub komisja jakaś przygotowała swój projekt. Wprowadzimy to do porządku obrad zgodnie ze statutem i poddamy pod głosowanie. I jeszcze druga część pytania. Czy myślę, że konsultacje ze stroną społeczną w odniesieniu do tego tematu w tym spotkaniu zostały zakończone? Ja już nie widzę potrzeby dalej konsultować tej sprawy. Ale jeśli pan chce dalej konsultować, to proszę bardzo. Dziękuję. I ponieważ zbliżają się święta Bożego Narodzenia, chciałbym wszystkim Państwu radnym złożyć serdeczne życzenia spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia, przeżytych w gronie rodzinnym, miłej, serdecznej atmosferze, jak również życzyć Państwu szczęśliwego nowego roku, spełnienia marzeń, zamierzeń na ten najbliższy rok. Szanowni Państwo, zamykam 36. sesję, dalej 36. miasta.